W nocy z piątku na sobotę w Krakowie miał miejsce tragiczny wypadek. Pędzący samochód zjechał na nadbrzeże z mostu Dębnickiego, a następnie dachował. W aucie było czterech mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat. Jak się okazuje, jednym z pasażerów był syn Sylwii Peretti, znanej z programu Królowe życia. Do zdarzenia doszło około 3.00 nad ranem w Krakowie. Głos w tej sprawie zabrał młodszy kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej który w rozmowie z Interią opisał wypadek. Po godzinie trzeciej nad ranem dostaliśmy zgłoszenie, że pojazd osobowy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na nadbrzeże z mostu Dębnickiego i nikt z samochodu nie wychodzi przekazał rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Rzecznik prasowy małopolskiej policji młodszy inspektor Sebastian Gleń podaje, że Renomegano jechało Aleja Krasińskiego w stronę mostu Dębnickiego. Jednak kierujący autem stracił panowanie i zjechał w lewo, następnie uderzył w słup sygnalizacji, po czym w miejscu schodów zjechał na dół i uderzył w murek na bulwarze Czerwieńskim. Samochód dachował. Szybko wykonano resuscytację, lecz nie udało się uratować kierowcy oraz pasażerów. W kulminacyjnym momencie operacji ratowniczej, w akcji brało udział sześć pojazdów straży pożarnej i ponad dwadzieścia strażaków. Portal pudelek.pl podaje, że jednym z tragicznie zmarłych jest 20-letni Patryk Peretti, syn Sylwii Peretti. Która znana jest szerszej publiczności z udziału w programie Królowe Życia. Serwis skontaktował się z menadżerem uczestniczki show, a ten potwierdził smutne wieści. Tak, to potwierdzona wiadomość. Dzisiaj o trzy w nocy Patryk, jako pasażer samochodu, zginął w tragicznych okolicznościach. Jest to tragedia dla Sylwii i dla nas wszystkich. To się zdarzyło dosłownie przed chwilą. Patryk nie kierował, miał doświadczenie. Stracili panowanie nad samochodem. Okoliczności tragedii cały czas są ustalane, czytamy na stronie. Również na stronie 112 Małopolska zostało podane, że jedno z ofiar jest Sen Sylwii. Około godziny trzy w nocy przy ulicy Zwierzynieckiej w Krakowie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Z nieustalonych przyczyn kierujący pojazdem marki Renault wypadł z mostu Dębnickiego na nadbrzeże. Po czym dachował. Niestety pomimo prowadzonej wspólnie na miejscu akcji ratowania życia uczestników wypadku działający na miejscu naziemny zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon cztery osób podróżujących pojazdem. Jak ustalił nasz reporter, jednym z uczestników wypadku był mieszkaniec powiatu wielickiego, syn znanej uczestniczki programu Królowe Życia, napisali. Przeczytajcie również Królowa Życia brała udział w kuchennych rewolucjach Sylwia Peretti obnaża gorzką prawdę o Magdzie Gessler tragiczny wypadek w Krakowie. Nie żyją cztery osoby koniec królowych życia. Kontrowersyjny szał znika z anteny. Gwiazdy programu zabrały głos.